co ty robisz? O co ci chodzi? No tak zrobiłeś. O, znów zrobiłeś. Wiem o tym. No to nabijasz się ze mnie, czy co? Nie. Po prostu dotykam jej ramienia. 18, to jest w niedzielę o godzinie 18, zaprezentujemy Państwu najnowszą farsę, jaką pragniemy przedstawić Państwu, bo to jest farsa o charakterze muzycznym. Takiej farsy w Krakowie jeszcze nie było. Dziękuję panu Pernis, bardzo ładnie. Proszę w przyszłym tygodniu skontaktować się z naszą agencją, już wystarczy. Farsa tak jest ogromnie interesująca, kiedy się ją czyta, ale ogromnie trudna, ażeby ją przełożyć na język sceniczny. Postanowiłem tę farsę przedstawić jako utwór muzyczny i zastosować tutaj wszelkie kanony muzyczne. To też ja tutaj jestem jako dyrygent, wszyscy artyści są muzykami i naszym zadaniem było wspólnie stworzyć muzykę tego spektaklu. Pragniemy podkreślić to, że w naszym teatrze właśnie w ten sposób muzycznie traktujemy utwór taki, jakim jest farsa. Co ty wyprawiasz? Rozciągam nowe spódnie. Serdecznie zapraszam 18 o godzinie 18. Będzie to nietypowy pokaz zrealizowania utworu farsowego na scenie. Zawsze kiedy tu wchodzi, to otwiera i zamyka wszystkie drzwi. Mam tego dosyć i chcę, żeby sobie już poszedł. Ale to nasz najlepszy przyjaciel. Tak, ale mam go już dość. Przez 15 lat tu wchodził i wychodził, otwierał i zamykał. Pije moją whisky, a z tobą flirtuje. Timothy! To jest bzdura. Nie zaprzeczaj!